Cześć, tu Mamik. Dzisiaj postaram się Wam wytłumaczyć, co kina na Board Game Arena, jak to wygląda. A więc tak, gra się zaczęła, czyli na początku gra będzie prosić, żebyśmy wybrali sobie dwa kafle z tych czterech. Powiem Wam w skrócie, tak, kukurydza jest potrzebna do wystawiania ludków oraz w jednej czwartej gry do karmienia, czyli będą takie cztery fazy, które będziemy musieli wykonać. Dwa razy będzie punktowanie, dwa razy będzie zdobywanie surowców, ale za każdym razem będzie trzeba karmić naszych ludzi. Surowce są potrzebne do budowania budynków. Tak, tutaj widzicie. Na dole mamy tor technologii. Surowce też się będą przydawać, żeby tu zapłacić za tą technologię, żeby jak będziemy chcieli się przesunąć. I tu mamy odnośnie świątyń, gdzie będziemy się przesuwać zdobywać albo punkty zwycięstwa w tych połówkach, co tam mówiłem, co będziemy punktować, albo surowce. I na końcu oczywiście będziemy tutaj walczyć o przewagi i ten, kto ma najwięcej. A więc powiedzmy, że sobie wybierzemy te dwa. Od razu dostaliśmy surowce. Dobra, nasz przeciwnik już wykonał ruch. Teraz Wam pokażę, jak się mniej więcej tutaj poruszamy. Mamy 5 okręgów, czyli 5 opcji do wyłożenia naszych pracowników. Za pierwszego ludka nic nie płacimy. Tu nam gra podpowiada, że za kolejnego będziemy płacić plus 1 już kukurydzy. Za następnego już plus 2. Gra na bieżąco nam odejmuje tutaj kukurydzę. Są pola, czyli jak wkładziemy na pierwszym polu, na pierwszym wolnym jest za 0. Później wzrasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. W zależności gdzie położymy. Ja sobie to tylko cofnę. Teraz co mamy tutaj na tych kołach? Pierwsze koło to jest koło rolnictwa i drewna, lasów. Za pierwszy wyciągamy ryby, czyli kukurydzę z wody, jak ja to mówię. Później wyciągamy sobie kukurydzę z pola, jeśli są te dostępne tutaj kosteczki. Później przesuwamy się, żeby dostać więcej kukurydzy, ale tu już jest las. Możemy wziąć albo 3 drewienka, tak, 2 drewienka, przepraszam, i 5, albo 5 kukurydzy. Jeśli będzie to drewienko tutaj, a chcemy kukurydzę, musimy wypalić i cofamy się jednym na torze. Jeśli nie, no to bierzemy drewno po prostu. Jeśli będzie coś osłonięte, możemy to wziąć. Czyli to wiemy, co tutaj się dzieje. Jeśli dojdziemy dotąd, możemy wykonać każde pole z tych dostępnych, czyli się cofnąć. Jeśli się chcemy cofnąć, musimy zapłacić jedną kukurydzę za każde pole w tym miejscu. Na przykład ten czarny, jakby chciał się cofnąć tu, by musiał zapłacić jedną kukurydzę. Jeśli dojedziemy tu, nasz pracownik spada i nic nie dostajemy z niego. Tu standardowo drewienko dostaniemy, kamień kukurydzę, złoto dwie kukurydze, czaszkę, złotko, kamień dwie kukurydze, no i dwa pola, które będziemy się tak samo jak tu. W każdym z tych czterech kół są te dwa pola. Tutaj mamy tor ulepszeń, rozwoju. Tu się przesuwamy raz na torze, tutaj dwa. Stąd będziemy kupować budynek. Tu są na dole budynki. Budynki dają nam jakieś zdolności. Ten na przykład pozwala nam nie karmić jednego ludka. Ten pozwala nam się przesunąć na torze. Ten obniża nam koszt karmienia. Ten na przykład nam pozwala wznieść jeszcze jeden budynek dodatkowy, plus na jednej z dowolnych świątyń się będziemy podnosić. Tutaj będziemy za kosteczkę podnosić się o jeden ruch na dwóch różnych świątyniach. I wracając do tych technologii rozwoju, tutaj mamy drzewko technologiczne, że tak powiem. Mamy koszt, czyli pierwsza rejka jest za jeden surowiec, obojętnie jaki, dwa, trzy, jeśli dotąd dojdziemy. Później będziemy sobie kombować tutaj na jednym surowcu. Czyli kładąc tu, możemy się przesunąć o jeden, płacąc ten surowiec. Te technologie są potrzebne, znaczy potrzebne, wykorzystywane w tych akcjach. One się odnoszą do kolorów kół, czyli zielonego. Jeśli będziemy brać kukurydzę stąd, dostaniemy jedno więcej.
Tu, jeśli będziemy brać z wody i nie obowiązuje nasz żeton, czyli jak nie ma żetonu, możemy brać. Tu dostaniemy 2. Oczywiście każde z tych się kombuje. Jeśli dojdziemy do końca, możemy cały czas wykorzystywać tę akcję. Po prostu będziemy tak sobie przeskakiwać. Tu będziemy sobie iść w górę na świątyniach. Tutaj drewno, jeśli pozyskujemy zielonego, szarego, dostaniemy tutaj cegłę, tutaj złotko. Jeśli przeskoczymy, dwa obojętnie jakie surowce, czyli płacimy jeden, dostajemy dwa. Tu jeśli będziemy budować sobie budynek, dostaniemy punkty, surowiec albo kukurydzę. Tutaj na czaszkach, to Wam wytłumaczę, jak dojdziemy do czaszek. Tutaj mamy jeszcze takie żółte, to są monumenty, które dają nam punkty na koniec gry, plus one nie będą się uzupełniać. Te budynki będziemy uzupełniać, te nie będziemy uzupełniać. Na torze żółtym mamy tak, za 3 kukurydzy możemy się podnieść na torze. Mamy wymiankę, czyli wymieniamy dobro na kukurydzę, kukurydzę na dobro. Wymiany są obojętnie, ile chcemy, jak to zrobimy, tak nam wyjdzie. Tu dostajemy pracownika. Tu za kukurydzę przeliczamy według tego cennika, kupujemy, czyli ja na przykład bym chciał, jestem tutaj, chcę tego pracownika kupić za kukurydzę, muszę odrzucić 2 kukurydze. Tu płacimy jedną kukurydzę, wykonujemy akcję z tych 4 kół, obojętnie jaką chcemy. Idziemy na niebieskie, na niebieskim musimy mieć czaszkę, którą tu zdobywamy, albo jakoś inaczej, stąd albo stąd. Kładziemy tu czaszkę, tu musimy mieć pracownika, kładziemy czaszkę i dostajemy, przenosimy się o jeden stopień na tym torze, czyli na brązowym, albo zielonym, albo żółtym i dostajemy punkty zwycięstwa. Tak, tu dostajemy jeszcze surowiec. Te niebieskie nam pozwala położyć jedno dalej, tak. Tu możemy zapłacić sobie kostkę surowca, żeby sobie wskoczyć wyżej. To były wszystkie akcje, jakie są możliwe, plus jedno pole, żeby zmienić pierwszego gracza. Dobra, to Wam gdzieś tutaj położę, żebyście wiedzieli mniej więcej, jak to wygląda w praktyce. Ok, i możemy zakończyć. Nie musimy wszystkich wykładać, ale powiedzmy, że sobie tak zakończymy. Cały myk polega na tym, że koło się będzie obracało i jak widzicie, koło się zmienia nam tutaj troszkę i teraz jest nasz ruch. Jeśli bym miał pracowników, mógłbym wykładać pracowników. Jeśli nie mam, muszę ściągać. To jest zasada, czyli jeśli mogę wykładać, sobie wykładam. Jeśli chcę ściągać, mogę ściągać. Jak to zrobimy, jest to obojętnie, ale w jaki ruch musimy zawsze wykonać. Albo wkładamy, albo ściągamy. Na kole będzie się pokazywała kukurydza, dopóki ktoś nie wjedzie na to pole tutaj. I teraz tak, jak wygląda ściąganie? Ściągam, pokazuję, na przykład mógłbym się cofnąć, tak, tutaj plus 1 kukurydzy, plus 2 kukurydzy kładę tutaj. Tu się pyta, czy wypalamy las, czy bierzemy drewna. Bierzemy drewna sobie na przykład. Wzięliśmy drewno. Następnie tu mamy ludka. Za 3 mogę się przesunąć na obojętnie jakim torze. I tutaj jedziemy sobie to. Pokazuję, jaki surowiec chcemy zapłacić. Możemy sobie iść tu i się przesuwamy. Tak, z grubsza macie całą grę tutaj wytłumaczoną. W tym miejscu będzie karmienie ludzi plus zbieranie surowców. W tym miejscu będzie surowców tutaj z toru, jak daleko dojdziemy. I karmienie, tak, oczywiście. Tutaj będzie punktowanie, czyli jak daleko doszliśmy, punktowanie, plus wejdą budynki z drugiej ery. Tu będzie znowu surowce i tutaj jest koniec gry. Punktowanie i sprawdzanie monumentów, kto miał jakie, czy zdobył coś, przeliczanie wszystkiego na kukurydzę i 4 do 1 wymiana na punkty, które tutaj macie, o, z boczku pokazane. Niewykorzystana czaszka daje 3 punkty zwycięstwa. I to praktycznie wszystko. Te monumenty się kombują, czyli za każdą wsadzoną czaszkę, która będzie na kole, dostaniemy 3 punkty.
praktycznie tak wygląda Cołkin w dużym skrócie. Jeśli nie wykarmimy ludka, mamy punkty minusowe. Gra trwa tutaj 27 dni. I to wszystko. Na tą chwilę dziękuję. Oczywiście wersję fizyczną mam. Jak będziecie chcieli, mogę Wam zaprezentować, jak ona wygląda. Dzięki i do zobaczenia.